Jesteśmy w Reykjaviku, w firmowym sklepie DJI. Dwa lata temu właśnie tutaj moja żona z synem kupili mi drona DJI na moje urodziny, którym się cieszę do tej chwili. No teraz mamy akurat powód do kolejnych odwiedzin tego sklepu. Sklep jest fajny, dobrze zaopatrzony. Przy zakupie w Islandii podajemy Pintala. To jest coś takiego jak polski NIP. I to ma taki olbrzymi plus w porównaniu do Polski, że nie musimy pamiętać o czymś takim jak paragon. Przy reklamacji w Polsce pierwsze pytanie zawsze jest o paragon. Tu nikt się nie pyta o żadne paragony. Wystarczy, że podamy swoje genitale. Mamy pewną gwarancję na wszystko. Dobrze. Zakup się udał. To jest sklep DJI. Buduje się w centrum Reykjaviku. No. Zamiast jeszcze, zanim wrócimy do domu, to jeszcze odwiedzimy jedno miejsce. Ustawiono niedaleko taką konstrukcję kota, która zawiera mnóstwo światełek. Ja jeszcze jej nie widziałem, moja żona widziała ją wcześniej z racji tego, że jeździ służbowo czasami do pracy do Reykjaviku. O, ja mam okazję zobaczyć tego pięknego kota, przy okazji taką ładną bramę lustrzaną. Dzisiaj mam 14 grudnia, to jest taka dekoracja świąteczna w Reykjaviku. Co mogą robić influencerzy? Vlogmeister, no? Właśnie. Utrwalamy te chwile. Nie tylko my, bo ludzi chętnych do utrwalenia tej chwili jest więcej. A to już jesteśmy, doszliśmy do samochodu, pakujemy się,
No, to mamy teraz progres. Szybki powrót do domu. Upgrade naszego kanału na YouTubie. Taka mała takie cudo. Prezentacja otwarcia zakupionej kamerki. Kamerka, to jest kamerka. Taka kamerka. DJI Pocket 2 Creator Combo. O, o, o. Ops. Pozamykane, pozabezpieczane gumki. Wszystko, ho, ho. Wstępnie, nie wiem, czy to wstępnie, tutaj chyba jest włącznik. O, o, jest włącznik. Ale to co? A, teraz jest, trzeba było wyjąć jednak. No, ale to my wyłączymy, bo chciałem tylko tą gumkę wyjąć, ale to się... Jednak trzeba to włączyć. No bo te folie trzeba pozdejmować, a jak ona się złoży, to... To nie bardzo jest. Wow, wow, wow. Żywa normalnie. O. Dobrze. Dużo tych zabezpieczeń. Nie ma szansy się zniszczyć. Kranik. No, zobaczymy. To jest język. To się jakoś wybiera. To nie... Zmienimy język. Dosyć prosto, intuicyjnie. Nie ma polskiego. English jest. No dobra, zostawiamy English. Dewice. Aha, to czy możemy połączyć z aplikacją w iPhone'ie, ale to będziemy później łączyć. Tutaj mamy resztę. Resztę wszystkich rzeczy. Moduł do moduł Bluetooth do zewnętrznego głośnika albo do podłączenia iPhone'a. No więc mamy go, to mamy tu mikrofon zewnętrzny. No to jest taka podstawka, żeby kamerę przykręcić do statywu albo przykręcić jej własny statyw taki mały. Tak, i tutaj mamy następne, co my tu mamy, jakieś kable. Mamy tutaj kable. Jeden kabel, drugi kabel. Aha, tutaj jest smycz. Mamy kabel do ładowania. Jeszcze coś jest. Jeszcze coś jest. O. A są te wszystkie moduły, którymi możemy podłączyć iPhone, albo mamy w tym wypadku sterowanie kamerką. Bo kamerką można bez smartfonu sterować. I to jest taki moduł. Możemy włączyć. Zaraz będziemy. To jest potwierdzić trzeba. No, English, English, ok. Aha, to trzeba było jeszcze. No dobrze, trzeba będzie podłączyć jednak iPhone i zobaczyć, co tam dalej nam pokaże. Na razie to będzie koniec. Tak jak w instrukcji, tak podłączyłem iPhone'a do kamerki. I tutaj od razu pokazuje się kod, za pomocą którego łączymy się, parujemy. Musimy się też zalogować do swojego konta, a że mam już konto na DJI z powodu tego, że mam drona, to używam tego konta.
Tu mamy aktualizację. No i tak to wygląda. Pokazuje się nam kamerka, widok z kamerki. Tu możemy zrobić follow jakiegoś przedmiotu, czy twarzy, czy człowieka. Skalibrowałem sobie kamerkę. No i wszystko ładnie wygląda. A tu mamy główną stronę aplikacji. Cała społeczność, można zobaczyć filmiki. Jesteśmy na domku. Orześko. Rano przymrozek. Pogoda napisuje. Bardzo ładnie to wygląda. Akurat wschód słońca zza gór. Jak widać, obraz z kamerki jest bezkonkurencyjny czy do iPhone'a, czy do kamerki sportowej. Audio jest też super wyraźne. Także bardzo udany zakup. Akurat przetestujemy sobie Pocketa. Jest okazja. Zobaczymy, jak on się sprawuje. I na tym kończymy. W niskich temperaturach. Zostaw komentarz. Do zobaczenia. Przymroziło. Czuję się to. W następnym filmie. Zasubskrybuj kanał. Stronę słońca, którego tak brakuje na Islandii.